trzecia część filmów na tym kanale o tytule Mój ulubiony mecz Ekstraklasy, bo właśnie za takie spotkania kocham tą ligę. Stal Mielec zwycięża dzisiaj z Legią Warszawa 3-1 i o ile same porażki mistrza Polski w tym sezonie coraz mniej zaskakują, tak okoliczności tej dzisiejszej są naprawdę interesujące. Gdyż Legia Warszawa objęła prowadzenie w tym spotkaniu w 42 minucie po wcześniejszej praktycznej całkowitej dominacji w pierwszej odsłonie, gdy komentatorzy tego spotkania mówili, jak to mocno współczują już piłkarzom Stali Mielec, że dali sobie strzelić bramkę do szatni, to zawodnicy z województwa podkarpackiego postanowili strzelić bramkę na 1-1 oraz 2-1 w przeciągu 4 następnych minut. I to oni ostatecznie zeszli do szatni, prowadząc w tym spotkaniu, mimo że praktycznie przez cały ten mecz praktycznie ciągle się bronili i wyprowadzali naprawdę bardzo mocno pojedyncze kontrataki. Zresztą nawet ten trzeci gol został strzelony po chyba bodajże pierwszym rzucie rożnym Stali w drugiej połowie. Najlepszymi piłkarzami po stronie gości byli dzisiaj Sitek. Chłopaku, ten mecz był w twoim wykonaniu po prostu wybitny. Brama na 1-1, mnóstwo rajdów. Zresztą potem asysta przy golu Piaseckiego na 2-1. I nawet sama twoja postawa w tym meczu była imponująca, bo nie było widać w tobie dzisiaj żadnego strachu czy kompleksów. Doskonałe zawody rozegrał również dzisiaj Piasecki. Brama na 2-1, asysta przy golu Sitka, potem jeszcze wywalczony rzut rożny, po którym padł gol na 3-1. Zresztą dam mu również plusa za bardzo sympatyczny wywiad w przerwie tego spotkania. W ogóle Żyro poza tym dzisiejszym golem na 3-1 imponował mi dzisiaj raczej rzadko spotykanymi u niego rajdami indywidualnymi, ofensywnymi, które wychodziły mu dzisiaj naprawdę nieźle. Strączek dzisiaj kozacki występ, to samo Mateusz Mak, to samo zresztą Tomasiewicz, nawet Christian Gettinger dzisiaj z asystą. I z racji tego, że w transmisji telewizyjnej o dziwo niewiele komentatorzy powiedzieli dzisiaj na temat Stali, a bardziej o tym, że Legia przegrała to spotkanie, to ja postanowiłem powiedzieć trochę więcej. I uważam, że Mielczanie zagrali dzisiaj bardzo solidnie, ale i odważnie, bo przede wszystkim odważyli się zaatakować mistrza Polski na jego terenie, w momencie, gdy stracili bramkę na 0-1, dzięki czemu w pełni zasłużenie wygrywają to spotkanie 3-1 i na samym końcu tego filmu opowiem jeszcze o pozycji w tabeli tego zespołu. A Legia Warszawa, uważam, że no, ten zespół do końca tej rundy będzie miał naprawdę potężne problemy, żeby wyjść nawet ze strefy spadkowej. Bo na ten moment nie zanosi się, żeby bez zmian w tym klubie mogło się tam cokolwiek zadziać. Bo mam wrażenie, że Legia wychodzi z takiego założenia, że przecież no seria porażek w końcu przecież musi się skończyć, tak? To nie może trwać wiecznie, w końcu musimy się na kimś przełamać. I już w następnej kolejce to już na pewno, no już przecież nie da się przegrać wszystkiego. Jednak patrząc w tabelę Ekstraklasy, naprawdę trudno jest dostrzec zespoły, na których Legia mogłaby się realnie przełamać. No może niewiele jest po prostu takich zespołów. A ja wychodzę zawsze z założenia, że jeśli przegrałeś na przykład 5 poprzednich meczów ligowych, no to 6 magicznie od tak się nie wygra. I równie dobrze jesteś w stanie ten 6 po prostu również przegrać. Dodajmy do tego fakt, że zespół Legii jest naprawdę bardzo mocno rozbity psychicznie. Wywiad Slisza w przerwie wyglądał tak, jakby ten mecz już się zakończył i mówił o porażce. Więc uważam, że bez zmian w tym klubie naprawdę się nie obejdzie. Po tym spotkaniu Legia Warszawa znajduje się na 17 miejscu w tabeli z 9 punktami, a Stal Mielec wskakuje na 7 z 20. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania, instagramowania, karty społeczność na kanale Tradaj, Facebooka, Instagrama, subskrybowania, Boże, już się zapętlam, i zapraszam was na omówienie derbów Krakowa, które będą po tym filmie.